Samorządowa Loża Radiowa. Dzień dobry, ja nazywam się Ireneusz Prochera, a moimi gośćmi są dziś wicewojewoda opolski Wioleta Porowska. Dzień dobry, witam państwa. Wicemarszałek województwa Stanisław Rakoczy. Dzień dobry, PSL. Witam państwa. Arkadiusz Szymański, radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Józef Kotyś, radny wojewódzki mniejszości niemieckiej. Dzień dobry. Jacek Niesłuchowski, radny powiatu brzeskiego, Platforma Obywatelska. Witam państwa serdecznie. Naszym ekspertem jest dziś Rafał Tkacz, dyrektor delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Opolu. Dzień dobry. Oczywiście temat, od którego zaczniemy, nasuwa się niejako sam, bo już wygląda na to, że wykroczył daleko poza ramy naszego województwa. Dyskusja przeniosła się choćby w minionym tygodniu na forum sejmowe. Rzecz oczywiście dotyczy poszerzenia Opola i protestu części mieszkańców przeciwko tej inicjatywie. Właściwie mamy... Zdarzyło się coś, czego chyba tak oficjalnie nikt się nie spodziewał, ale gdzieś tam podskórnie taka obawa cały czas się tliła. Doszło do zerwania mediacji w sprawie Dużego Opola. No i tutaj jakby relacje, stanowiska stron zainteresowanych znacząco się różnią. Proponuję, byśmy zaczęli od posłuchania kilku wypowiedzi odnoszących się do tej sprawy. Zamykam protokołem z dnia dzisiejszego mediację w przedmiotowej sprawie. Wsłuchując się jednak w wypowiedzi przedstawicieli miasta Opola o możliwości prowadzenia dalszych rozmów dotyczących współpracy pomiędzy samorządami oraz żywiąc nadzieję na budowę dalszego porozumienia między stronami, nadal zachowuję elementarne zasady, jakimi winien kierować się mediator. To jest poufność, bezstronność i neutralność. To, co się stało w ostatnią niedzielę, przekroczyło Rubikon. Osoby, które siedzą z nami przy stole mediacyjnym, aktywnie uczestniczyły nie tylko w organizowaniu, ale także w tworzeniu tej manifestacji. Nie możemy pozwolić na to, żeby instrumentalnie wykorzystywano nas w pewnej walce politycznej, której my nie jesteśmy bohaterami i nie chcemy być statystami. Dziwię się bardzo, że pomimo tego, iż miasto wiedziało o tym, iż pojawimy się na Marszu Samorządności, miało świadomość tego, że odbywają się konsultacje społeczne, bo to jest uchwała już z listopada Rady Gminy, więc nie rozumiem, dlaczego takie wielkie zaskoczenie. Jestem naprawdę zdziwiony, że miasto w taki sposób odstępuje od mediacji. Tego nie wolno negować, ale szukać porozumienia w ramach tego rozwiązania, które będzie służyło dobrze i miasto Opole, które potrzebuje przestrzeni rozwojowej, jak i właśnie gminie Dobrzeń, która również szuka dla siebie w tej nowej sytuacji warunków zwłaszcza ekonomicznych i społecznych do dalszego rozwoju. No właśnie, ten ostatni głos to wiceminister Jarosław Zieliński, który odpowiadał na interpelację posłów Platformy Obywatelskiej w Sejmie. A ja chciałem państwa zapytać, czy państwo widzą jakąś drogę do zakończenia tego sporu? Kto pierwszy? To może zacznijmy po kolei. Pan Kotyś. No cóż, stało się rok temu. Pamiętamy sytuację ówczesnych konsultacji społecznych, bardzo duża frekwencja we wszystkich gminach, które miały być jakby objęte tą reformą polegającą na rozszerzeniu terytorium miasta Opole. Te negocjacje, te konsultacje miały wynik bardzo jednoznaczny. Nie zostało to uwzględnione przy decyzjach rządowych i to, czego ja się obawiam, że rozpętaliśmy konflikt, który będzie dzielił to województwo jeszcze przez wiele lat. A czy to nie będzie trochę tak, że będzie dzielił do następnych wyborów? Do wyborów samorządowych i ewentualnie później do wyborów parlamentarnych? Wie pan co, gdzieś koło 73-74 roku na terenie mojej gminy ówcześni radni, osoby, które tworzyły władzę, doszły do wniosku, żeby z dwóch osiedli, Fosowskie i Kolonowskie, stworzyć miasto. Po to, żeby gmina miała prawa miejskie, połączono troszkę sztucznie, bo kto zna te okolice, wie, że Fosowski od Kolonowskiego dzieli infrastruktura potężnego węzła kolejowego. I jeszcze dzisiaj ludzie w Fosowskim czują się z tego powodu nie najlepiej. To znaczy nawet na zebraniach, a my zawsze jesteśmy gorzej traktowani, bo my zostaliśmy włączeni tam. Także wbrew takim optymistycznym poglądom, że to do następnych wyborów się jakoś ułagodzi, ja nie byłbym tutaj tak właśnie nastawiony. Podziały, które zostały stworzone, i tu jest obawa, choć widzieliśmy i duże zaangażowanie biskupa Czai w ten proces, żeby
pogodzić te środowiska. Te podziały będą podskórnie trwały i no jedyne, co mogłoby być, to zrewidowanie tych decyzji o przełączeniu tych gmin. No ale wiceminister Zieliński powiedział, że to jest przesądzone, od tego nie ma odwrotu. Czy opozycja zamierza wykorzystywać tę sprawę jako paliwo do walki politycznej? To już pytanie do pana Niesłuchowskiego. Nie jest to na pewno paliwo dla nas do walki politycznej, bo trudno mówić o protestach, głodówkach, sprzeciwie mieszkańców, manifestowanych w bardzo drastyczny sposób, jako o paliwie politycznym. Byliśmy i jesteśmy pełni obaw, żeby ten proces w wyniku tej decyzji o zakończeniu mediacji znowu nie nastąpił. W mojej ocenie bardzo źle się stało, że te mediacje zostały zerwane, bo ten dialog, on jest szczególnie ważny. Szczególnie ważny powinien być i nad tym upolowamy, że tego dialogu nie było, co podkreślaliśmy wielokrotnie, tego dialogu nie było na wstępie. Tak jak prezydent to zakomunikował w prasie, tą swoją wolę powiększenia Opola, tak też zakomunikował tym razem zerwanie mediacji. Ale nie został sprowokowany? Czy nie został sprowokowany? Mieszkańcy tych obszarów, oni się czują w jaki sposób oszukani. Oni czują pewną niesprawiedliwość. Oni nie czują się w żaden sposób wysłuchani przez stronę rządową, bo tutaj nie bez znaczenia jest fakt, że ten bardzo duży opór społeczny płynący z każdej z gmin, które zostały przyłączone, on został zlekceważony i pominięty praktycznie w opinii wojewody oraz pominięty potem przy podejmowaniu tej kluczowej decyzji przez rząd. Tak nie powinien wyglądać proces łączenia. To powinno następować raz, że w sposób harmonijny, poprzez właśnie dialog, rozmowę, a w ogóle w tym procesie powiększenia Opola, o co tym chodzi mieszkańcom? Nam coś zabrano, a nie wyszedł prezydentowi jedna podstawowa zasada, która w przypadku innych połączeń gmin w Polsce no stanowiła ten bonus. To był ten bonus terytorialny w postaci zwiększonego dochodu, w postaci podatku dochodowego. To w Opolu nie wyszło. I rzeczywiście mieszkańcy mogą odnosić wrażenie, że coś im zabrano. Dochód jednej gminy przeszedł na dochód Opola. A mowy o tym bonusie, którego nikomu się nie zabiera, tylko on stanowi właśnie ten bonus, tą wartość dodaną w przypadku łączenia dwóch samorządów, on w tym przypadku nie wyszedł. Bo gminy zostały okrojone z terenów, dalej są gminami odrębnymi, mają w związku z tym wielkie problemy, jeśli chodzi o finanse. Ale wiceminister Zieliński mówi, że średnia na mieszkańca, nawet w tej okrojonej części gminy Dobrzeń Wielki, plasuje się mniej więcej w środku stawki, jeśli chodzi o kraj. Czyli się plasuje. No, czyli gmina nie wpadła w jakąś otchłań bez nadziei, jest dalej no, przeciętną polską gminą. W jaki sposób, nie znam tych danych, ale jeśli mieszkańcy w jakiś sposób przywykli do tego, że gmina oferuje im, co każdy gospodarz chciałby zaoferować, szeroki wachlarz usług kulturalnych, sportowych, oświatowych itd., itd., i te usługi mają być w jakiś stopniu ograniczone w związku ze zmniejszeniem dochodów, no to to musi budzić emocje. Jak się coś ma, a potem się to znika, to zawsze jest ta wartość ujemna. Pan Szymański, czy chodzi o pieniądze? No, oczywiście chodzi o pieniądze i o stołki. Ja już to wielokrotnie mówiłem, ale odnosząc się najpierw do wypowiedzi moich przedmówców, tutaj był podany przykład Kolonowskie, Fosowskie. Jak dobrze pamiętam, chyba w tychże samych latach Opole było rozszerzane o dzielnicę Grudzice, Kolonia Gosławicka. Mogę się mylić, ale chyba nie, to było w tych samych latach. I na dzisiaj można powiedzieć, że ci mieszkańcy, którzy zostali wtedy wchłonięci do Opola z tych dzielnic, na pewno nie narzekają na to, że są w tym Opolu.
Dzielnice Grudzice i Kolonia Gosławicka są dzielnicami, które, w których trzeba zapłacić najwięcej za metr kwadratowy ziemi. To są kosmiczne pieniądze, jeśli chodzi gdzie indziej. Czy ci mieszkańcy zyskali? Oczywiście zyskali na wartości nieruchomości, na dojazdach, na komunikacji. Także ja nie byłbym aż takim sceptykiem co do samego rozszerzenia Opola i możliwości włączenia się. Tutaj mój przedmówca ułożył słowa mieszkańców o szukanie. Ja powiem tak, ja akurat jestem, dobrze to wiem, bo jestem mieszkańcem jednej z tych miejscowości, które zostały wchłonięte. Można powiedzieć, że ta miejscowość wygenerowała połowę ludności, która została wchłonięta do Opola, bo to jest potężna wiocha Czarnowąsy, która ma dobrze ponad 4 tysiące ludzi, chyba około 4,5 tysiąca, więc to jest naprawdę duża wioska. Niektóre gminy na Opolszczyźnie mają 2700, a ta wioska ma 4,5 tysiąca. I powiem tak, no, mieszkam akurat też na osiedlu, gdzie jest 100 nowych domów, gdzie to są sami mieszkańcy Opola i jaki oni mają stosunek, ja panu powiem tak, na pewno nie czują się oszukani. Im to jest, powiem, troszeczkę bez różnicy, oni patrzą, ile mają zapłacić za śmieci, czy dostaną ewentualnie z miasta Opola kartę dużej rodziny, ile będą płacili na przykład za autobus MZK. Ludzie w tej wiosce, połowie mieszkańców można powiedzieć, bo tutaj się mogę autorytatywnie wypowiadać, powiem tak, tam gdzie im lepiej, gdzie co więcej, gdzie ewentualnie więcej dostają. Co do tego, pewnie ma pan rację, że jak ktoś już dostał jakieś pieniążki, to mu trudno zrezygnować, tylko ja powiem tak, ja też mieszkam przy jakiejś ulicy, która 7 razy była naprawiona, jest dziurawa jak diabeł. O protestach dotyczących braku ciepła do Borek czy do innych miejscowości, nie wiem, czy pan akurat słyszał w tejże gminie, gdzie ludzie się buntowali, że jest ciepło z elektrowni, a gmina nie chce tego wykonywać. Nawet w mojej, zresztą w mojej miejscowości również. Co do tego, czy pan prezydent został sprowokowany, no były jakieś oczywiście rozmowy dotyczące między innymi tego, że miasto, zdając sobie z tego sprawę, że gmina traci, mimo tego, że gmina jest, tak jak pan powiedział, w średniej krajowej, o wsparciu na przykład dla zespołu szkół gminnych w Dobrzeniu Wielkim, czy były inne propozycje, natomiast no, jeśli się z jednej strony negocjuje, z drugiej strony się wychodzi na ulicę, organizuje się referendum, taki pomysł dotyczący powrotu tychże ziem do gminy Dobrzeń Wielki, no to rzeczywiście to się daje drugiej stronie argument do tego, żeby te negocjacje przerwać, bo z jednej strony negocjujemy, a z drugiej strony no podejmujemy już wręcz działanie. Ale przeciwnicy powiększenia Opola mówią, że prezydent tylko czekał na pretekst. No tych pretekstów to chyba pan prezydent dostał dość dużo, bo tak ja dwa podałem, natomiast no powiem tak, no, trudno jest z jednej strony negocjować, z drugiej strony nie odpowiadać na dziejące się fakty, bo my mówimy nie o zapowiedziach, tylko o faktach. Pani wojewodo, wiceminister Zieliński podczas tego wspominanego przeze mnie wielokrotnie wystąpienia sejmowego poinformował, że decyzja o odstąpieniu od mediacji nie była uzgadniana z wojewodą opolskim jako przedstawicielem rządu. Państwo nie wiedzieli, że prezydent zamierza odstąpić od mediacji? Prezydent nie musiał tego z nami konsultować. My na mediacjach byliśmy tylko i wyłącznie obserwatorami. Natomiast nie byliśmy stroną tychże mediacji. Stronami tych mediacji była strona prezydenta miasta i Dobrzenia Wielkiego. Ja tylko wspomnę o tym, czy na pytanie, czy pan prezydent został sprowokowany. Oczywiście, że został sprowokowany. I zacytujmy, co powiedział prezydent Pietrucha. Rubikon został przekroczony. Zacytujmy, co powiedziała pani mediator. Czym się mediacje powinny charakteryzować? Poufnością, bezstronnością, neutralnością. Zacytujmy po raz kolejny pana prezydenta Pietruchy. Czy realizuje się te oto trzy zasady poprzez to, że w środę się negocjuje, mediuje, a w niedzielę idzie się na wielką manifestację i obciąża się partnera o wszystkie nieszczęścia tego świata? No, czy mamy tutaj charakterystykę bezstronności, neutralności czy poufności? No absolutnie nie. Więc ja rozumiem pana prezydenta, że pan prezydent, jak sam to określił, powiedział, Rubikon został przekroczony. Za dużo że się rzeczy wydarzyło, żeby te mediacje mogły w normalny sposób być realizowane. Absolutnie rozumiem. Natomiast oczywiście jednocześnie pan prezydent powiedział, że rozmowy pomiędzy dwoma samorządami będą się musiały odbywać, ponieważ jest do wyjaśnienia jeszcze wiele kwestii. Tak samo jak prezydent rozmawia z samorządami pozostałych gmin, które w części zostały przyłączone do Opola, tak samo będzie z Dobrzeniem dyskutował. Natomiast ja chcę jeszcze takie kwestie chcę podkreślić, nawiązując do tego, co powiedział pan Kotyś. Absolutnie nie zgadzam się z pana supozycjami dotyczącymi tego, że za jeszcze nie wiadomo ile lat w przyszłości będą się odzywały reperkusje dzisiejszego przyłączenia. W Opolu
do Opola zostały przyłączone. Szczepanowice, Grudzice, Nowa Wieś Królewska, Bierkowice, Zakrzów, Kolonia Gosławicka. Czy ktoś sobie dzisiaj wyobraża Opole bez tych miejscowości? Nie wyobraża sobie. Co więcej, tak jak powiedział kolega Szymański, w tych miejscach ci ludzie się bardzo czują Opolanami, a w niektórych wręcz ceny nieruchomości są tak wysokie, ponieważ uznawane są za jedne z najatrakcyjniejszych w Opolu. Więc w międzybajki włóżmy to, że jeszcze reperkusje negatywne będą za ileś lat. Co więcej, nie musimy czekać do najbliższych wyborów samorządowych, bo już dzisiaj wiemy, że te konsultacje, które zostały teraz niedawno przeprowadzane, jaka jest statystyka tych konsultacji? Garstka ludzi wzięła w nich udział. Ponieważ nie wierzą rządowi już, że w jakikolwiek sposób będą uwzględniane te wyniki konsultacji. Proszę nie starać się oceniać tego, tylko bierzmy pod uwagę fakty. Garstka ludzi wzięła udział w tejże konsultacji. Ale jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, a mianowicie, że gmina, w której średnia w tej chwili po przyłączeniu, czyli Dobrzeń Wielki, średnia na jednego mieszkańca, to jest normalna średnia polska, jak w średniej gminie w Polsce. Co ta gmina dzisiaj robi? Pan prezydent daje tejże gminie 21 milionów. I co? I gmina nie chce tych pieniędzy przyjąć. A państwo będą namawiali jako Urząd Wojewódzki czy gminę Dobrzeń, żeby my jednak nie wzięła? My nie jesteśmy stroną. Proszę pamiętać, że my nie jesteśmy stroną. To kto powinien się podjąć tej roli takiego właśnie kolejnego mediatora? Był mediator. Jak państwo sami widzicie, no mediacje nie przyniosły skutku, bo jedna strona nie zachowywała tych podstawowych zasad. Poufności, bezstronności, neutralności, chęci doprowadzenia do pewnego kompromisu, jak to w mediacjach bywa. No niestety. A odpowiadając na pytanie, które pan zadał w kontekście tego, co pan minister Zieliński powiedział. No tak, no proszę państwa, rozporządzenie weszło w życie. Od 1 stycznia 2017 roku rzeczy się już dzieją. No nie można znowuż odwracać. No nie można znowuż odwracać tejże sytuacji. My przecież mamy informacje. Chyba, zresztą pan Szymański, który przecież jest w tej części gminy Dobrzeń Wielki, dawnej gminy, która została przyłączona do Opola, no może wprost powiedzieć, do nas te informacje także docierają od mieszkańców. Mieszkańcy albo są zadowoleni, albo jest to dla nich w sposób obojętny, neutralny, to jest sytuacja jest neutralna, bo patrzą tylko na to, czy właśnie bilety są, czy ile kosztują odpady, wywóz odpadów i takimi się kierują przesłankami. No, ja myślę, że najlepszym dowodem na to, że nic się nie dzieje, są te konsultacje, które się dzisiaj odbywały. Jaki udział mieszkańców wziął w nich udział? Panie marszałku, to może samorząd wojewódzki się podejmie próby. Na razie nikt się do nas o to nie zwrócił. Jeżeli byłaby taka prośba, to nie wiem, ale to też byłoby ze strony samorządu województwa dosyć ryzykowne, bo angażowanie się, czy tam mediowanie między samorządami w Polsce, ta drabina samorządowa jest przewrócona, leży poziomo. Każdy samorząd ma takie same prawa. Ja bym sobie nie uzurpował tutaj żadnego prawa do prowadzenia negocjacji, od tego są fachowcy, natomiast i zawodowi mediatorzy. Natomiast, jak chcę powiedzieć tak, te dyskusje już niczego nie dadzą. Ja w tym studio dyskutuję któryś raz i dokładnie od obu stron słyszę te same argumenty, czyli okopaliśmy się na swoich stanowiskach i ani krok w tył. Natomiast chcę powiedzieć tak, no, pewne rzeczy są po prostu oczywiste. Nie? Ja cały czas powtarzam, myśmy nigdy nie mówili, że idea jest zła, ale sposób przeprowadzenia był fatalny, bo naruszono podmiotowość gminy. No, potraktowano tych mieszkańców i samorządy w sposób przedmiotowy. Decyzję podjęto dzień przed posiedzeniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Nie chcę powtarzać, bo te argumenty wszystkie są. Natomiast dzisiaj jest tak, że tych problemów będzie jeszcze sporo. Jak pan redaktor powiedział, że tych spraw na linii miasto Opole, włączone miejscowości i w relacjach z tymi samorządami, do których one przedtem należały, będzie wiele spraw, które trzeba będzie po prostu dopracować. Te rozmowy muszą trwać, natomiast no wielka szkoda, że negocjacje zostały zerwane. Natomiast ja mógłbym dziś powiedzieć, a nie mówiłem, bo pamiętam właśnie w tym studiu kiedyś byliśmy pytani o to,
jakie są szanse tych mediacji, ja powiedziałem, że zerowe. Okazuje się, że niestety miałem rację. No tak, ale ze strony zarówno tych przeciwników powiększania Opola, jak też i zwolenników, bardzo często pojawiał się taki argument. No, nikt nie słucha mieszkańców. Teraz mieliśmy rzeczywiście, pani wojewoda wspomniała o tych kolejnych konsultacjach społecznych, tym razem w sprawie przyłączenia sołectw Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały z powrotem do Dobrzenia Wielkiego, czyli jak rozumiem, to ma być próba odwrócenia tego procesu, który się już zakończył z początkiem roku. No, wyniki tych konsultacji są takie, że wzięło w nich udział niewiele ponad 29% mieszkańców, za ponownym przyłączeniem opowiedziało się ponad 2,5 tysiąca, no to jest ponad 96% tych, którzy głosowali. Ale czy 30% to jest dużo? I tutaj pytanie do naszego dzisiejszego eksperta, do pana Rafała Tkacza, dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. Jakie jest umocowanie konsultacji społecznych w ogóle w polskim prawie? W zasadzie żadne. To po co się je przeprowadza? To znaczy, ja mogę się wypowiadać stricte i wyłącznie na temat przepisów wyborczych i umocowania w przepisach wyborczych nie ma żadnego umocowania. Więc są to przepisy, które są stricte powiązane z ustawą o samorządzie gminnym, więc tak naprawdę wszelkiego rodzaju progi i wszelkiego rodzaju ważność mogą określać gminy tylko i wyłącznie w jakichś swoich statutach, regulaminach, natomiast nie ma żadnego odnośnika do przepisów wyborczych, jeśli chodzi o konsultacje społeczne. Takiej formy przepisy wyborcze nie przewiduje. Czyli jest tak, że samorząd może w sposób dowolny interpretować wyniki takich konsultacji i na przykład może powiedzieć, że 30% frekwencja to bardzo dużo i znaczący głos, ale może również powiedzieć, że to jest zbyt mało, by trzeba było brać pod uwagę głos mieszkańców. Znaczy, ja oczywiście nie chciałem powiedzieć, że konsultacje społeczne nie są ważne, bo co do tego myślę, wszyscy są zgodni, że konsultacje społeczne są istotne są sprawy, w których rzeczywiście głos mieszkańców w takich konsultacjach jest istotny. Natomiast na pytanie pana redaktora, no mogę odpowiedzieć, że w zasadzie tak, no bo skoro nie ma przepisów, które wprost określają jakiekolwiek progi ważności czy nieważności inaczej niż to się ma do chociażby referendów lokalnych, które są umocowane w przepisach prawa wyborczego, czy akurat w tym przypadku referendalnego, to w zasadzie tak. To po co państwa zdaniem są te konsultacje społeczne? Czy to nie jest taka fikcja, którą utrzymujemy od dłuższego czasu, właściwie nie wiadomo w imię czego? No to jest, jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, to też musimy mieć świadomość, że takie konsultacje społeczne odbywają się w skali całej Europy. No, jest taka tradycja, taki zwyczaj. Dobre praktyki. Dobre praktyki, dokładnie, dobre praktyki europejskie, by konsultować się ze społeczeństwem. I owe dobre praktyki wprost mówią, że tak, konsultujemy się ze społeczeństwem, ale głos społeczeństwa nie jest głosem wiążącym w ramach tych konsultacji. Czyli w każdym obszarze, w którym Unia Europejska, w każdym obszarze, w którym kraj europejski przeprowadza, europejskie w rozumieniu należące do Unii Europejskiej, przeprowadza konsultacje społeczne, wszędzie jest napisane, że tak, konsultacje się przeprowadza, ale wynik tych konsultacji nie jest wiążący dla decydenta. Także proszę nie traktować tego, co się wydarzyło, w sposób jakoś unikatowy, niezwykły. Wszędzie w Europie, gdzie konsultacje się przeprowadza, jest zapis mówiący o tym, że nie są to konsultacje, które są konsultacjami wiążącymi dla decydenta. A 30% frekwencji w takich Ja sobie pozwoliłam powiedzieć, że to jest garstka, dlatego że porównywałam sobie to z tymi konsultacjami, które były przeprowadzane wcześniej, za pierwszym razem, więc te 30%, no nawet nie połowa, no to rzeczywiście nie jest po prostu dużo. No. Czy to jest dowód na to, że zainteresowanie tym tematem umiera?
Pan Niesłuchowski, później pan Kotyś. Panie wojewodo, skoro pani mówi o garstce mieszkańców jako o frekwencji w konsultacjach... Tak, bo 70% nie wzięło w tym udziału, więc jasne, proszę sobie porównać. No to proszę teraz porównać 6% populacji Opola, które wzięły udział w konsultacjach z tymi 30%. Te 6% to jest 6900 osób wypowiedziało się w kontekście powiększenia Opola w tych konsultacjach głównych, które miały miejsce jakiś czas temu. No i czego to dowodzi? Że Opolanie najzwyczajniej w świecie nie byli tematem w ogóle zainteresowani. Tego to dowodzi, między innymi. Więc te 30% ludzi, którzy stracili nadzieję, bo rząd PiS-u zlekceważył 60% frekwencję, a przypomnę, że 60% frekwencji to nie mieliśmy w ostatnich wyborach, tylko to było 50%. W ostatnich wyborach samorządowych była 45%. To bardzo wysoka frekwencja. I wtedy 99% z tych 60% wypowiedziało się negatywnie. I pani mówi o garstce ludzi, jeśli to jest 60%, to rzeczywiście wy w żaden sposób nie liczycie się ze zdaniem społecznym. A konsultacje społeczne, szczególnie w samorządach, są bardzo, bardzo istotne. Gdyż tutaj na dole, gdzie ten kontakt z mieszkańcami jest no, najbardziej widoczny, kiedy my samorządowcy, radni wszystkich szczebli, spotykamy się z naszymi mieszkańcami na ulicach, na spotkaniach i oni w jakiś sposób, i my w jakiś sposób, podejmując kluczowe dla nich decyzje, która droga, w jaki sposób wywozimy śmieci i tak dalej, konsultujemy się z nimi, próbujemy pozyskać ich opinię i w oparciu często gęsto o ten głos społeczny podejmujemy, czasami zmieniamy te pierwotne decyzje, no to w mojej ocenie są niezwykle istotne. Takim instrumentem konsultacji społecznych, które prowadzi aktualnie samorząd województwa, jest między innymi marszałkowski budżet obywatelski. To też jest rodzaj konsultacji społecznych i w przypadku marszałkowskiego budżetu obywatelskiego idziemy krok dalej. My chcemy, żeby to wprost mieszkańcy podejmowali te kluczowe dobrze, ale o budżecie decyzje. Będziemy rozmawiali. Jeśli można, ja będę dalej utrzymywał, że w momencie, kiedy rok wcześniej odbywają się konsultacje z niesamowitą frekwencją, ich wynik jest lekceważony przez władzę, to spada znacząco zaufanie społeczne do tego typu instrumentów konsultacji, ponieważ no, władza i tak nas nie posłucha. Władza wie swoje, władza siedzi wysoko, usadowiona, nie schyla się do potrzeb mieszkańców, obywateli tej gminy Czarnowąs czy pozostałych gmin, których to dotknęło. I mówienie o tym, że konsultacje mają jakieś tylko takim być listkiem figowym w demokracji lokalnej albo w demokracji w ogóle, uważam, no jest dużym nadużyciem, ponieważ ja nie znam żadnego samorządowca w województwie opolskim, który realnie pracuje na co dzień w środowisku gminy, powiatu, który ogłasza konsultacje, a później mówi, nie, w zasadzie to jest nieważne. Proszę państwa, 30%, a pamiętamy wielkie referenda organizowane w tym kraju, które nie wytrzymały tego rygoru uczestnictwa, prawda? Ale referenda i konsultacje to są dwie różne nieważne sprawy, żeby pan o tym pamiętał. Niech pani popatrzy, jaki tam jest mechanizm mobilizacji marketingowy i tak dalej. Ale jaki jest wynik w tych konsultacjach? Ile procent tych ludzi powiedziało, że chce, żeby być w Opolu, a ile powiedziało, że nie chce? No tak, 96%. No to jest bardzo jednoznaczne. Zainteresowani opowiedzieli jasno i wyraźnie, podtrzymujemy nasze stanowisko z ubiegłego roku. Mhm. Ale może jest tak, że po prostu przekonała się ta część mieszkańców, 70%. Tak, którzy nadzieję. Głosowali wtedy przeciwko, że no, nie taki diabeł straszny, jak go malowano. Proszę pana, tutaj parę razy powoływali się przedstawiciele koalicji rządzącej krajem na przykłady dzielnic, które zostały kilkadziesiąt lat temu włączone do Opola. Ja pamiętam argumentację rok temu i nie tak dalej jak wczoraj przejeżdżałem przez Malinę, Groszowice, Grotowice i tak się zastanawiam, czym te dzielnice wielkomiejskie, mówię to z pełną ironią, różnią się od gminy, nie wiem, od Dębskiej Kuźni, od miejscowości, które są położone w gminach wiejskich. Na infrastrukturze nie widać żadnej różnicy. Nie widać żadnej różnicy, jeśli chodzi o industrializację. Tam się nic nie dzieje. Więc skąd
poza tymi cenami działek mitycznymi, które będą wzrastały proporcjonalnie do tego, aż jak daleko ludzie będą chcieli uciec od tego centrum Opola, żadnych przewag, proszę państwa, żadnych przewag nie ma. Żadnych pożytków, pan Szymański? No, to jest oczywiście fikcja. To znaczy, jak pan był na Metarchemie i tak dalej, nie zauważył pan to, co było pokazywane w czasie wizyty premiera Morawieckiego na Metarchemie jako duma Opola, no to szkoda, to może by pan jeszcze raz tam się przejechał, jednak coś zobaczył. No, ale Metarchem działa że coś się dzieje. Pan to wymienił. Jeśli chodzi o akurat o ceny, no tak, no bo rzeczywiście, bo na cena ziemi na Grudzicach to jest w granicach 25 do 30 tysięcy za ar. W mojej miejscowości to jest 14 tysięcy za ar. Także to jest rzeczywiście średnia, bo akurat ostatnio, powiem brzydko, byłem w temacie. Nie buduję się. Także mówiąc o tym, no, na pewno ci ludzie na tym zyskali. Natomiast no, z ust przedstawiciela Platformy Obywatelskiej słuchanie tego, że wsłuchiwanie się w głos ludu, no to jest troszeczkę brzmi jak kpina. To proszę sobie zobaczyć sześciolatki, jak żeście się wsłuchiwali, czy w sprawie milion podpisów. Czy w sprawie na przykład wieku emerytalnego. Dzisiaj wiemy, jak w rzeczywistości jest. Dlatego pan siedzi dzisiaj w opozycji, a my rządzimy, bo tak żeście się wsłuchiwali w głos obywateli. I proszę pana, dzisiaj 80% sześciolatków nie posłało, rodziców sześciolatków, nie posłało swoich pociech do szkoły. Po prostu co zrobili? Odesłali tych, którzy nie słuchali ich głosu, tam gdzie powinno być ich miejsce, czyli w opozycji. Wracając jeszcze co do tego konsultacje, no to rzeczywiście to są konsultacje. My nie mamy systemu szwajcarskiego, gdzie o każdej sprawie, to znaczy od tego, czy zakupujemy myśliwce Hornet, po to, czy wydajemy zgodę na następny meczet, są po prostu referenda organizowane. Nie konsultacje, tylko referenda. I tam jest taki akurat system, żeby mieszkańcy, można powiedzieć, o prawie wszystkim rzeczywiście decydują w bezpośrednich głosowaniu, w głosowaniu referendalnym, oczywiście z progiem. Natomiast u nas jest system przedstawicielski, po to wybieramy posłów, senatorów, żeby oni jak gdyby... Radnych, to oczywiście zależy jakiego szczebla, żeby oni w jakiś sposób te decyzje podejmowali w naszym imieniu. I taki mamy system jak w większości Europy i akurat tego pewnie nie będziemy zmieniali, ich nie chcemy zmieniać, a konsultacje pozostaną konsultacjami. Pani wojewoda. No i właściwie tylko podtrzymam głos kolegi, że to jest po prostu obłudne, że przedstawiciel Platformy Obywatelskiej mówi o wsłuchiwaniu się głosu ludu. Ja już nie będę przytaczała tej ustawy o sześciolatkach, bo kolega powiedział, ale ciekawe, co pan powiedział w swojej przemowie minutę temu, a mianowicie o ustawie śmieciowej. Ja pamiętam, jak była wprowadzana przez Platformę Obywatelską ustawa śmieciowa, kiedy nie tylko ludzie przeprotestowali przeciwko temu, ale również samorządy. I jak wprowadzaliście, jak słuchaliście, po prostu wprowadziliście kulawą ustawę, której reperkusje mamy do dzisiaj. Także proszę się nie wypowiadać, w ogóle wymazać ze swojego słownika przynajmniej na parę lat, dopóki nie odpokutujecie, nie pokażecie, że naprawdę słuchacie głosu ludzi, mieszkańców. Proszę w ogóle wymazać ze swojego słownika stwierdzenia, takie związki frazeologiczne, jak słuchanie mieszkańców, bo wam po prostu to nie przystoi. Panie marszałku. Co pan sądzi o tej frekwencji 30%? Ja chcę powiedzieć tak. Po pierwsze, my znamy tylko zdanie tych, którzy je wyrazili w konsultacjach. Jakie jest zdanie tych, którzy nie poszli, to możemy tylko zgadywać, domyślać się lub snuć teorie. Natomiast to też jest zawsze tak, że przy tego typu przedsięwzięciach, jak takie konsultacje, czy zwłaszcza referenda, to część ludzi głosuje nogami, bo nie pójście też jest jak gdyby wyrażeniem pewnego zdania. Natomiast ja po tej całej dyskusji i po 20 paru latach w samorządzie, bo od samego początku się, że tak powiem, tym zajmuję jako przewodniczący Rady Miasta, przez dwie kadencje starosta, teraz po raz drugi marszałek, radny sejmiku, powiem państwu tak, to jakby to zabrzmiało jako memento takie trochę, że żaden samorządowiec, który nie słucha swoich mieszkańców, za długo tym samorządowcem nie będzie. Dobrze, to ja teraz mam pytanie już, zmieniamy temat, do dyrektora Tkacza, bo oto pana przełożony, tak mogę powiedzieć, pan Hermeliński zapowiedział, że w wyborach samorządowych będziemy mieli do czynienia z książeczką do głosowania. Znowu, chciałoby się powiedzieć, tą książeczką, która tyle kontrowersji wywołała podczas poprzednich wyborów.
To znaczy znowu to jest takie słowo moim zdaniem niekoniecznie trafne, dlatego że w zasadzie przepisy prawa wyborczego w Polsce na dziś innej formy nie pozwalają wprowadzić, więc jeżeli mówilibyśmy o jakichkolwiek innych formach kart do głosowania, to w pierwszej kolejności musielibyśmy zmienić przepisy ustawowe. Więc w zasadzie... A już jest za późno na te zmiany. Nie, oczywiście, że jest jeszcze czas na zmianę przepisów. Natomiast przewodniczący Hermeliński może się wypowiadać tylko i wyłącznie w obrębie tego, co zostało zaprezentowane w przepisach, co już zostało uchwalone. I dzisiejsze przepisy, które mówią o liczbie kandydatów w wyborach samorządowych, czy też o nakładce brajlowskiej, o której ja bardzo często mówię na antenie Radia Opole, a rządzący i poprzedniej koalicji i obecnej bardzo często zapominają o tej nakładce brajlowskiej, mówiąc o tym, że płachta byłaby lepsza. To ja cały czas o tej nakładce brajlowskiej przypominam, która jest pewnym wyznacznikiem i ktoś się na taką nakładkę zdecydował, więc ona tutaj w dużym stopniu ogranicza pole manewru, więc Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie przeprowadziła szerokie konsultacje społeczne, zapraszając wszystkie chętne organizacje do wyrażenia swojego zdania na temat tego, jak powinna wyglądać karta. Był jeden dzień zorganizowany na możliwość spotkania i wypowiedzenia się, w szczególności osób niepełnosprawnych, która z form dostępna, zaprezentowana przez Państwową Komisję Wyborczą jest dla takiego wyborcy bardziej przystępna i jest łatwiejsza w użyciu. I w zasadzie jednoznacznie ci, którzy w tych konsultacjach się wypowiedzieli, stwierdzili, że dla nich w obecnym układzie liczb osób kandydujących oraz przy wyborcach niewidomych tych nakładek brajlowskich, broszurka jest jedyną możliwą. Teraz jest tylko kwestia, jak tą broszurkę skonstruować i jak ją dopracować do tego, aby faktycznie sprawiała jak najmniej problemów wyborców. Ja mam osobiście nadzieję, że jednak ten Sejm dojdzie do jakiegoś rozsądnego konsensusu, który to zmieni, bo ja pamiętam wybory samorządowe sprzed 2,5 roku. Widziałem to na własne oczy, kiedy starsza osoba podchodząc do stolika po to, żeby odebrać karty do głosowania, była w pełni zdezorientowana, otrzymując tą książkę, broszurę, o której pan mówi. Padło pytanie, jak ja mam głosować? Odpowiedź zgodnie z instrukcjami padła ze strony osoby, która tam to obsługiwała. Jeden krzyżyk na każdej karcie. I teraz tak, jak ci wyborcy zrozumieli, no bo karta na głosowania na burmistrza, do Rady Powiatu, Rady Gminy, natomiast duża część, i pamiętamy, prawie 20% głosów nieważnych, duża część wyborców zrozumiała tak, na każdej karcie, no czyli odwracam każdą kartkę w tej książce i drukuję te krzyżyki. Ci, którzy podchodzili nie w pełni świadomie do tych wyborów, niepełnosprawni ze złym wzrokiem, to też jest nie tylko kwestia, ile tych wkładek, nakładek brajlowskich było wykorzystanych. Tutaj bym bardzo był ciekaw w poprzednich wyborach w województwie opolskim, bo koszt był tego ogromny i czy nie ma jakiegoś innego rozwiązania? Są przecież, wchodzą technologie, internet, inne formy, gdzie można zindywidualizować te procesy i ułatwić osobom niepełnosprawnym nawet z domu dokonania aktu głosowania. Więc powiem tak, poza tym tą kwestią, no na pewno lepsze jest rozwiązanie ze spisem treści, to co tutaj teraz się proponuje, bo już nie wpada się od razu na tego, który szczęśliwie wylosował listę numer jeden, tak, i on już ma bonusa jako... Najpierw ma być instrukcja dla wyborcy, później ma być spis treści. Natomiast, żebyśmy z tego nie stworzyli jakiejś epopei, dla mnie osobiście, jako wyborcy, i konsultowałem to również z osobami, powiedzmy, którzy są seniorami w moim środowisku, rozwiązanie
z tą wielką płachtą było jednak bardziej czytelne, bo każdy dostawał jedną płachtę do sejmiku, jeden krzyżyk, na burmistrza jeden, na radnego do powiatu jeden, do gminy jeden i sprawa była rozwiązana. Tutaj nastąpiła potworna dezinformacja, co zaskutkowało bardzo dużą ilością głosów nieważnych, czyli tak naprawdę uniemożliwiliśmy wyborcom oddanie głosów zgodnie z ich życzeniem. Pan Szymański. To znaczy ja akurat bym się nie zgodził z tym, że to jest jako jedno jedyne, bo nawet pan Hermanicki na spotkaniu z dziennikarzami zaprezentował różne rozmiary kart od A4 do A0, więc duże płachty to nie były małe. Widać było taki pomysł również dotyczący tego, żeby to jednak zmienić, bo ilość głosów między jednymi a drugimi wyborami tych nieważnych, które z powodu tejże książeczki wzrosła trzykrotnie. No widać po prostu, że taka książeczka kompletnie nie zdaje egzaminu, natomiast PKW idzie w zaparte, że to jest jedna, jedyna forma, bo tutaj jak ogłosił, że to jest w zasadzie propozycją ostateczną, pan Hermanicki stwierdził, cytat dosłowny. Obawiam się, że znowu do czegoś takiego dojdzie, bo ja tutaj zacytuję pana Flisa, socjologa, że PSL prawdopodobnie z tytułu tejże książeczki uzyskał dodatkowo 700 tysięcy głosów. To nie jest moje, tylko mówię socjologa. Także niestety, tak, ugrupowanie, które wylosuje tą, że szczęśliwą jedynkę, no po prostu będzie miał od razu handicap nie wynikający z woli wyborców, tylko z tego, że po prostu jest na pierwszym miejscu. A jak się ktoś zorientuje, no to po prostu mamy trzy razy więcej głosów nieważnych. Tutaj jest 17 chyba w skali kraju, ale jak dobrze pamiętam, na przykład w gminie Kamiennik na Opolszczyźnie w Nysie, to chyba było 41% do sejmiku głosów nieważnych, więc to jest dramatyczne w ogóle, jeśli chodzi o taki sposób. Ja naprawdę nie wiem, skąd jest tutaj upartość PKW do tej książeczki, bo według mnie no, można by było długo pewnie szukać gorszego rozwiązania, ale nie wiem, czy by się go znalazło. No tak, ale pan dyrektor mówi, że no, piłka jest po stronie ustawodawcy. No, więc dlatego mam nadzieję, że mam właśnie taką szczerą nadzieję, że ustawodawca tą propozycję w zasadzie ostateczną jednak zmieni. Pani wojewodo, a czy pan... Mogę, pani wojewodo, jedno zdanie, tak? Tylko tutaj ja nie powiedziałem, że nie ma możliwości zrobienia innych kart w ogóle. Ja powiedziałem, że w zasadzie nie ma możliwości w świetle obowiązujących przepisów. Więc jeśli przepis chociażby dotyczący nakładki brajlowskiej zmieniłby się, to oczywiście wtedy jest jak najbardziej możliwość zrobienia płacht, bo w województwie opolskim wielokrotnie te płachty robiliśmy. Również za mojej kadencji wiele razy przygotowywaliśmy płachty i z tym naprawdę nie ma problemu, ale proszę mi wierzyć, że przygotowania nakładki brajlowskiej w formacie A0 praktycznie nie ma możliwości. Ja to rozumiem, tylko może rzeczywiście trzeba by było pomyśleć na przykład do dowiezienia wyborców, ktoś zgłasza, że chce i jakieś auto, które dowozi wyborcę do lokalu, bądź jakikolwiek inny sposób, są fachowcy, ja nim nie jestem, który po prostu pozwoliłby tak, żeby to można było wydrukować bez nakładki Braille'a. Ja pozwolę sobie jeszcze dodać, że mamy dwa inne sposoby alternatywnego głosowania, które już od dawna funkcjonują, które moim zdaniem spełniają tą rolę. Po pierwsze jest to głosowanie korespondencyjne, po drugie jest to głosowanie przez pełnomocnika, więc w zasadzie ta nakładka brajlowska jest trzecim dodatkowym. Ktoś tutaj powiedział z Państwa, ile nakładek w województwie opolskim zostało wykorzystanych. Ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że prawie żadna. To są incydentalne sytuacje, kiedy ktoś z tego korzystał. Więc naprawdę moim zdaniem, że tu jest klucz, który leży w możliwości zmiany. Proszę. Ja powiem krótko, że ja jestem absolutną przeciwniczką książeczki. Po doświadczeniach, które mamy z ubiegłych wyborów samorządowych, wszyscy pamiętamy, pan Kotyś opowiadał o swojej historii, kiedy głosował. Też mogę powiedzieć, kiedy ja przyszłam głosować, to sama musiałam z uwagą zacząć czytać, co tam jest napisane, jak należy dokonać tego głosowania. Ale powiem więcej, mój sąsiad, no światły człowiek, prawnik, zagłosował i się nagle zorientował, że źle zagłosował. Poprosił komisję, czy może dostać jeszcze jedną książeczkę. No oczywiście nie mógł dostać tej książeczki. Więc tych błędów było bardzo dużo przy głosowaniu właśnie z taką oto książeczką. Czyli mamy doświadczenie, już wiemy, że książeczka nie działa. Natomiast mamy drugie doświadczenie z płachtami, bo przecież co rusz te płachty mieliśmy przy głosowaniu i one się po prostu sprawdziły. Więc ja zastanawiam się, po co mamy te drzwi wybijać, skoro
one po prostu są otwarte. Ja nie mam przekonania do zakładki brajlowskiej, absolutnie, ponieważ tak jak powiedział pan dyrektor, po pierwsze, no, wykorzystanie jest znikome, a po drugie również dlatego nie mam do niej przekonania, bo mam częsty kontakt z osobami niewidomymi i proszę państwa, brajl odchodzi do lamusa. Współcześni, dzisiejsi niewidomi używają zupełnie innych możliwości, innych narzędzi. Kiedy do mnie przyszli państwo ze Stowarzyszenia Osób Niewidomych i kazali mi się posługiwać telefonami takimi specjalnie przygotowanymi dla niewidomych, ja nie byłam w stanie, w ogóle nie wiedziałam, jak to urządzenie ruszyć. A oni się komunikują, SMS-y wysyłają, wszystko robią. Więc może powinniśmy jednak pomyśleć o czymś nowoczesnym, bo brajl to nie jest argument, żeby wywracać wszystko do góry nogami. Panie marszałku, jak to było z tymi głosami? Panie redaktorze, oczywiście wszystkich denerwuje to, że ktoś uzyskał lepszy wynik od niego i kontestować można wszystko, nie? I szukać usprawiedliwienia dla własnego wyniku. Natomiast ja powiem, jest absolutnie wszystko jedno, w jakiej formie odbędzie się to głosowanie. Natomiast piłka jest w tej chwili, jeżeli nie ma być książecki, piłka jest po stronie ustawodawcy i tyle. Natomiast jeżeli idzie o te inne systemy głosowania, to już pan dyrektor mówił. No, jeszcze ciągle zostaje internet, który tylko tutaj trzeba pewne rozwiązania i zabezpieczenia wprowadzić, żeby nie można było tam kilkakrotnie głosować i tak dalej. Wszyscy musieliby mieć podpis elektroniczny. Ale że zmiany są konieczne, to chyba jesteśmy oczywiście zgodni. Że tak. Pan Niesłowski. Jeśli chodzi o te książeczki, no to faktycznie mieliśmy do czynienia w wyborach samorządowych z 18% głosów nieważnych. Większość z tych 18% to były dwa krzyżyki. Gruntownie temat przeanalizowała Fundacja Batorego. Jedną z rekomendacji było między innymi fakt, aby pracować nad inną formułą niebroszurkową. Także w jakiś sposób podzielam i przychylam się tutaj do głosów przedmówców, że w tym zakresie Polska Państwowa Komisja Wyborcza powinna wypracować jakiś inny model. Nie my jesteśmy specjalistami, ale faktem jest, że wszystkim, również osobom niepełnosprawnym, trzeba umożliwić udział w głosowaniu, bo to jest równość obywateli zapisana w Konstytucji. A jak to zrobić? To jest sprawa wtórna i tutaj ukłony w stronę ustawodawcy Państwowej Komisji Wyborczej. Ten problem na pewno trzeba rozwiązać, ale w mojej ocenie już sama broszurka nie będzie stanowiła największego problemu kolejnych wyborów samorządowych. Ten problem to będzie deklaracja złożona przez Jarosława Kaczyńskiego, który wskazał, że jest ułomny stan ordynacji wyborczej i organizacji wyborów, zapowiadając szereg zmian w tym zakresie, zmian w zakresie możliwości startowania wyborów przez wójtów, burmistrzów. O tym temacie będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać, musimy kończyć, skończył nam się po prostu czas. Wyborczych. Więc proponuję, byśmy zajęli się tym tematem w kolejnym programie, a dzisiaj już kończymy. Moimi gośćmi byli wicewojewoda Opolski Wioletta Porowska. Dziękuję, do widzenia. Wicemarszałek województwa Stanisław Rakoczy, PSL. Do widzenia, dziękuję państwu. Arkadiusz Szymański, radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości. Żegnam państwa. Józef Kotyś, radny wojewódzki mniejszości niemieckiej. Do usłyszenia. Jacek Niesłuchowski, radny powiatu brzeskiego, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Oraz Rafał Tkacz, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. Dziękuję, do widzenia. Ja nazywam się Ireneusz Prochera. Również dziękuję państwu za uwagę. Samorządowa Loża Radiowa.